Cześć, witamy się z Wami z kolejnej naszej wycieczki. Dzisiaj wybieramy się do miejscowości o nazwie Antequera, która nazwana jest El Corazón de Andalucía, czyli sercem Andaluzji. Antequera oddalona jest od Marbella o 115 km, natomiast będziemy jechać praktycznie cały czas wybrzeżem. Dlatego pokazuje nam lekko ponad godzinę, więc mamy nadzieję się tam dość sprawnie dostać. Od Malaki z kolei jest to tylko 50 km, więc wiele osób poleca Antequerę na taką jednodniową wycieczkę. Antequera najbardziej rozpoznawana jest z takich pocztówkowych widoków formacji skalnych. Ponadto w Antequerze jest również Alcazaba, czyli arabska twierdza z XI wieku. Jest też troszeczkę zabytków. Te zabytki są z naprawdę bardzo różnych epok, więc mamy nadzieję, że nie będziemy się dzisiaj nudzić i zobaczymy coś ciekawego. Z godziny na godzinę się zmieniały prognozy, no i finalnie stanęło na tym, że jedziemy, bo prognozy były całkiem niezłe, ale kiedy jesteśmy już tutaj na miejscu, no to troszkę gorzej, mamy nadzieję, że zaraz to przejdzie. A w czerwcu też, jak widzicie, takie ulewne deszcze też się zdarzają i pogorszenia pogody. To tutaj ten region akurat tego bardzo potrzebuje i ogólnie im się bardziej wjeżdża w interior, im bardziej oddalaliśmy się od Malagi, tym ta pogoda się widocznie pogarszała. Wjazd do miasta taki mocno urbanistyczny. Są już też drogowskazy na rezerwat El Torcal. Podobno przepiękny, ale da się tam dostać tylko i wyłącznie własnym transportem. To jest minus mieszkania w ciepłym klimacie, że człowiek zapomina, że czasami pogoda może się zepsuć. I właśnie nas to dzisiaj nas to dotknęło. Bo bardzo często są takie prognozy, wiecie, że będzie kiepsko, ma niby padać, po czym zawsze jest słońce. No i tak myśleliśmy, że dzisiaj będzie podobnie, a póki co wcale się nie poprawia. Za moimi plecami widzicie Puerta de Granada w Antequerze i to jest jeden z takich chyba bardziej rozpoznawalnych tutaj punktów. I z tego, co zdążyliśmy już zobaczyć, to naprawdę Antequera jest prześliczna, ponieważ zaparkowaliśmy właściwie praktycznie na samym starym mieście. Położenie tego miasteczka jest wspaniałe. Chciałam Wam pokazać tutaj widok z parku, koło którego się zatrzymaliśmy, na stare miasto Antequery. Zobaczcie, jak pięknie. Super? Zwiedzasz widoczki, no to super. Ten wyjazd jest po prostu skazany na niepowodzenie. Jak widzicie, pogoda w ogóle się nie poprawia. Przeparkowaliśmy auto, żeby mi trochę bliżej tutaj pod tą Alcazabę. Młody nam właśnie zasnął, także teoretycznie idealna sytuacja, żeby pozwiedzać. I Piotrek się właśnie zorientował, że zostawił swój portfel z kartami, z dokumentami i jest wszystkim w drzwiach samochodu, także musimy się wracać na parking i wziąć. Niestety w Hiszpanii nie możemy ryzykować zostawieniem dokumentów w samochodzie, bo lada moment magicznie znikną wraz z szybą kierowcy. Wolę, wiesz co, tamtą knajpę. Idziemy w stronę Alcazaby. O nie, co tam? Drapaliśmy się już prawie na Alcazabę i zobaczcie, jakie widoki nas tutaj wynagradzają. Jest jakiś punkt widokowy. Myślałem, że zrobię taki... Nie da rady. Tam prędzej, gdzie ja robiłam. No, ale piękny krajobraz. A tam jak się przyjrzeć na tą górę, to rzeczywiście jak... No jak nos Indianina. Położony... Śpiący Indianin. Śpiący Indianin się obudził. Co tam, robaczku? Coś pięknego. Niesamowity widok. Wow, dobrze nas deszcz nie odstraszył, bo... Pewnie już by nam się nie chciało tu kolejny raz przyjeżdżać, a jest przepięknie. No i jesteśmy na słynnej Alcazabie w Antequerze. Ruiny twierdzy z XI wieku. Arco de los Gigantes, czyli łuk olbrzymów. To jest też kościółek.
Jest przepięknie. Po prostu mam wrażenie, że się przenieśliśmy do Włoch. Idę tutaj naokoło kościółka zobaczyć, co jest z tyłu. Czuję się, jakbym się przeniosła gdzieś do jakiejś gry o tron. Bardzo często widzę, że ludzie, którzy wybierają się tutaj w te regiony, pytają na przykład, co można zobaczyć ciekawego z Malagi. O antykerze bardzo rzadko się pisze, moim zdaniem. To sami widzicie, no my już trochę siedzimy w Hiszpanii, też dopiero teraz tutaj przyjechaliśmy, bo nikt nas szczególnie nie namawiał na tą antykerę i nie mówił nam, że tu jest tak ładnie, a jest naprawdę wyjątkowe miasto. W ogóle nie jest zatłoczone, no dzisiaj pogoda wiadomo, ale ogólnie czytaliśmy, że właśnie Antequera jest taka jeszcze turystycznie mało rozchwytywana. A zobaczcie. Mirador numero 8, czyli Plaza de Santa Maria. Są numerowane wszystkie punkty widokowe. Chłopaki zatrzymali się przy termach, pozostałościach term. Ale jest tutaj na mapce obok bardzo fajnie zwizualizowane, jak to kiedyś wyglądało, jaki był rozkład pomieszczeń. Góra, którą widzicie za mną, to jest właśnie Góra Kochanków lub Twarz Indianina lub Leżący Gigant, są różne nazwy. Jeżeli chodzi o tą nazwę Góra Kochanków, to ta nazwa wzięła się od legendy. Jakoby dziewczyna, chrześcijanka i chłopak muzułmanin bardzo się kochali, ale nie mogli być ze sobą i właśnie z tej góry podobno się rzucili i stąd ta nazwa. Też jaki piękny widok i tam na samej górze zobaczcie chyba jakiś klasztor albo jakiś czyjś dom. Królewicz wstał, także fajnie, bo coś przynajmniej zobaczy. Tutaj można kupić bilety, żeby zwiedzić dużo więcej. Wychodzimy już w stronę miasta. Dobór kolorystyczny naszych butów na dzisiejszą wycieczkę najlepiej świadczy o tym, że kompletnie się nie spodziewaliśmy dzisiaj deszczu. Zwiedziliśmy Alcazabę, schodzimy teraz już powolutku w dół, bo znowu zaczyna trochę mocniej padać, więc akurat. Plac Świętego Sebastiana z fontanną, wieczorem kawalerskim. Tutaj pięknym kościołem oraz przemiłą rzeźbą dwóch rozmawiających panów. Zaraz się dowiem, któż to taki. Artes en Tiempo. José Fernández i José Muñoz Rojas. Taka w ogóle ładna, reprezentacyjna ulica. Rzadko się w Hiszpanii takie ładne uliczki w tym stylu widuje oczywiście, bo tak dla mnie to tutaj trochę tak bardziej po francusku. Idziemy zobaczyć jeszcze tą wielką bramę i będziemy powolutku zawijać do domu. Arena byków, lokalna w Antequerze. A obok piękny park, który idziemy zaraz zwiedzić. Było szybkie. Piotrek 5 sekund temu powiedział mu tylko podnoś nogi do góry. Nie udało się. Ojejku. No, upadek u dzieci nie działa na długo, na wyobraźnię. No to chodź, kochanie, poszukamy. Może będzie jakiś plac zabaw. Chodź, idziemy poszukać. Tutaj plac zabaw, a obok placu zabaw oczywiście imprezka. Thank you.
szczerze zaskoczeni tym, jak Antequera wygląda. Naprawdę się wyróżnia na tle wielu miasteczek, które do tej pory zwiedziliśmy, więc jesteśmy szczerze zaskoczeni, że dopiero teraz się tutaj wybraliśmy. Ale to, słuchajcie, wynika z tego, że naprawdę jak się poczyta wszystkie te posty i poradniki, co zobaczyć na Costa del Sol, gdzie tutaj warto się wybrać, to na przykład jak ludzie właśnie rozmawiają o Maladze, to najczęściej pada jakaś Nerja, jakaś Frigiliana, albo takie miejscowości, które są po prostu, wiecie, jakby na wysokości wybrzeża, czyli by na Madena, Fuengirola, Marbella, Gibraltar i tak dalej. A Antequera mam wrażenie, że bardzo rzadko pada. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu nie jest nad morzem i to tak ludzi zniechęca, ale naprawdę to miasto ma wszystko, czego można potrzebować i mają fajne parki. Tutaj za mną widzicie taki naprawdę bardzo ładny, wydzielony, nowoczesny park dla psów. Tutaj z kolei bardzo fajny plac zabaw. Co chwila jakieś imprezy, co chwila jakieś zabytki, także naprawdę super, jesteśmy pod wrażeniem. Zobaczcie, w ogóle ta zjeżdżalnia to jest taka dość hardkorowa, w ogóle trzeba się tam powspinać niemalże pionowo w górę po tych rurach. Chłopiec akurat wchodzi, żeby móc zjechać, no nieźle. Mieliśmy jeszcze plan zobaczyć te drobowce, czyli Dolmy de Menga i drugi, którego nazwy teraz nie powtórzę. Ale okazało się, że słuchajcie, są tylko do 18, czyli mamy 20 minut, a w 20 minut to my prawdopodobnie będziemy dopiero pod samochodem. Więc bardzo żałuję, bo bardzo chciałam to zobaczyć, ale no okazało się, że są tylko do 18. Znalazłam sklep z sukienkami do flamenco. Marcie, nawet jest cennik, ale ciekawe. Dla dzieci, dla dorosłych rozpisana ilość falban, no niesamowite. Przykładowo dla dzieciaków taka sukieneczka 40 euro, dla starszej dziewczynki 30. Nawet nie drogie, myślałam, że droższe będą. Jakiś miejski ryneczek, też fajnie, budki z jedzeniem. Trochę bardziej czuć tutaj tą Hiszpanię. No, ale trafiliśmy akurat na imprezę, no nie sądzę, żeby tak codziennie w takich sukienkach. No koniki już pojechały, kochanie. Na sam koniec wyjazdu słońce. Gdy my już wracamy, no ale i tak finalnie wyjazd bardzo udany. Początek deszczowy, ale nie przeszkodziło nam to w zwiedzeniu miasta i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecamy. Polecasz? Absolutnie polecam. Do cna hiszpańskie miasto. Tak, bardzo. A z pogodą chyba jakiś niefart, bo tutaj nawet lokalny mer miasta, który nam z piwkiem otwierał wjazd na parking, powiedział, że jest to anomalia, że trochę padało, ale generalnie jest zaskoczenie, więc Antequera jest rozgrzeszona z dzisiejszej pogody. A poza tym, słuchajcie, ogromny, ogromny plus, bardzo mało turystów. Bo poza nami to może widzieliśmy, nie wiem, ze 3-4 pary, takie, które było widać z daleka, że to turyści, a tak to sami lokalesi. Naprawdę bardzo fajne miasto, polecamy. Jeszcze parking też praktycznie pod całą Alcazabą. Podobało ci się w Antequerze? Tak. Tak? A do lasu. Do lasu teraz też dziecko. A co ci się najbardziej podobało w Antequerze? Tatuś, czerwone było. Czerwone światło było. Tak zacząłeś zwalniać, myślałam, że stanie, że ty po prostu przyjechałeś. No ja wiesz, to się wystraszyłam, że jest przejazd kolejowy. Wiesz, co mi się wydawało, że to było światło, które widziałam. Widzisz, dlatego było czerwone światło. Co ci się najbardziej podobało dzisiaj, poza rodzynkami i tubką? Panie. 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 W sensie było fajnie, tak?